Poglebiaszce noga wygląda tak. Noga słonia, stopa ulicy, wlaczka. Dziwiony, co ten pan tak kuleje. Ale spoko. Wczoraj miałem jechać do szpitala. A Klaudia, też się martwiłaś. Ale trochę tylko, nie? Bardzo. Bardzo? Ajej. Duża ta kamera, ładna. Duża, ładna kamera. Profesjonalna i twarz cały czas ci kontroluje, wiesz, żeby było ładnie. Hello. Jaki pusty garaż dzisiaj mamy. Wszystko jeszcze na busie. Muszą pomóc mi wyładować te sprzęty. Tylko mnie nie przeje. Nie przyjadę. Dzięki, że mi wystawiłeś kłada. Super. Skręcaj już. Oła. Ajajaj. Zaraz lepiej, wiesz? A to jest to przez tą becinę. To wszystko przez tą becinę. Dobra, muszę nasmarować, żeby... Tak jak łańcuch, wiesz? Nogę trzeba nasmarować. Aha. No. O. Fajna noga, nie? No. Jak tam noga? Jak widać. Smarowana widzę. No. Za pół godziny jedziemy do szpitala, ale widzę, no, masz, jest, smarowana noga była. No, to mi pomaga, wiesz, ale nie mogę stawać. But mi żaden nie wchodzi, wiesz? Aha. A to właśnie dlatego przyszedłeś w tym. No, w ten, no. Stoją raptorek tak, gdzie był, no i wszystko oprócz MRF-y, bo się robi. O! Tu jest MRF-a. A ta felerna beta nasza, jak? Twojej MRF-ie co będzie robione? Muszę wyczyścić jeszcze ten filtr i będzie robione tam chyba od benzyny, bo przecieka. Gaźnik. No, gaźnik. Czyli ci po prostu na pływaku coś się no zostawiło i cieknie paliwo. I co, to wszystko porobisz i co, na sprzedaż idzie czy jak? No chyba tak, ale nie, bo mojemu tacie podpowiedziałeś, żeby zmienił sobie kółka na większe. Nie da rady, wiesz, już się dowiadywałem. Aha. 80, Tomek, 80 musi iść na sprzedaż, bo tam nie da rady kółek. Nie da, no bo już patrzyłem na. A no to jak się ani nie widzowie podpowiedzieli, wiesz? Aha. Wczoraj na streamie, czy? Na streamie, no. Aha. Elo, elo, widzowie. Już przyjechaliśmy. Odprowadziłem dziadka na górę. Idę na dół. Sprawdzić, jak tam motor mój. I zobaczycie niektóre rzeczy. Ja będę robił cięcia. Więc dobra. Idę. Biorę. Tyle tylko było ze sobą. Rozebrany jest, widzę. I ja. No. Widzowie, patrzcie, co się stało. Ten ryfa jest w stanie ciężkim. A paliwa, widzowie, to w ogóle nie ma. Ale widzowie, patrzcie, co się stało. Od czego niby? Aha, od paliwa? No może być tak. On wypadł po prostu i musi być tak. Nie poczyniliśmy go prostowanie. A bo to jest od tylnego hamulca. Tak, to jest tylny hamulca. Widzowie, jest odpalana MRF-a. Ale głośno! I więcej wam już nie pokażę, bo zobaczycie teraz MRF. Robię, no, takie to, mi, co mi dziadek powiedział, więc na razie pa. No nie wynoś, nie wynoś, nie wynoś. W zasadzie się rozłazi. Tu cię rozbadł palca. Tam cię rozbadł. No dobra, nie zapadł. Siema, Doliśka. Zgasła Jakiego? Tu jest.
w raptorku. Dziura. Gdzie jest ta dziura? Dziura tajemnicy. Dziura tajemnicy. Tu i tu się otwiera, wiesz? Tu się otwiera. Musimy filtr zobaczyć, wiesz? Weź podnieś siedzenie do góry teraz. Dasz radę? A może od... Wiesz co, nie. Weź tutaj, tu złap. No. Ja ci tutaj podniosę. O, o. Widzisz? Ale tu siedzenie wygląda, ale białe. Ty w ogóle zdrowny trochę. Tutaj mamy filtr stożkowy, wiesz, ale widzę, że tu czyściutko jest. No. Wiesz co, zrobię zdjęcie, jak to u nas wygląda, bo bym chciał zamówić gąbkowy, wiesz, normalny. Zobacz, no brudny jest cały. Zabójstwo dla silnika. Wiesz, jakbyśmy po ulicy tylko jeździli, no. Ale zobacz, ile tu syfu jest. No w tym, no. No, chyba będziemy musieli coś tu dokupić, wiesz, do tego. No i to chyba obowiązkowo. Obowiązkowo. Mi się wydaje, że potrzebujemy coś tutaj, jakiś stelaż właśnie, żeby taki plastikowy, żeby właśnie nałożyć ten gąbkowy. Wyślemy do eksperta odkładów i powie nam, co jeszcze musimy dokupić do tego filtra, wiesz? Ale ci powiem, kładzik się sprawował na tych oponach. Lepiej pięknie, czy gorzej? Pięknie, bardzo dobrze. Wiesz co, to siedzisko daj i na razie zakryjemy tak, dobra? Zakryjemy? No. Ale gdzie? No tu, no tak, no. To idę zadzwonić, wyślę zdjęcie, wiesz, i zadzwonię do pana eksperta. Oj, bidny raptorek. Czemu bidny? No bo to jest taki filtr, nie? Nie jest biedny. No to co, noga nie jest złamana, jest tylko skręcona. Raptor musi tu mieć mechaników. Musi mieć mechaników. Czyli nas. Lubisz swoją MRF-ę, nie? Rozgrzany. Rura trochę podgrzana jest tak. No, bo był naprawiany, nie? No. Teraz już ma wszystko ok, ale hamulec też ci zrobił? Też, dobra. Ale, ale nie masz tu jeszcze wężyk. To ja ci jakiś stołuję tu wężyk. Bo wcześniej to mi ten hamulec nie działał. Ciekawe, czy teraz działa. Działa? Działa, teraz działa. Przód działa? Czu? Super. Nie mogę nawet ruszyć. Ja i moja trójalowa. Proszę bardzo. Nara, hejost. Kończymy już? Nie, ale już możemy się pożegnać. Jak nic nie wygramy. No hejost, hejost. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.